Słyszę wszystkich dobrze. Super, dobrze, jest bardzo dobrze, nie ma żadnych przegłosów, także jest ok. W takim razie zaczynamy. Widzę Fredrum numer 25 z Pawłem Zielińskim, wahadłowym łódzkiego Widzewa, który miejmy nadzieję wystąpi w jutrzejszym spotkaniu z przeciwnikiem, który na pewno gdzieś tam jest bliżej serca dla Pawła na pewno. No i co, dziękuję za zaakceptowanie zaproszenia. Ze mną będzie oczywiście Sławek, czyli Zizu, ten po lewej od ciebie. I mam nadzieję, że uda się tutaj to chociaż z godzinkę na tyle dobrze porozmawiać i pociągnąć, że wyjdzie z tego merytoryczna rozmowa i z dobrą zapowiedzią 3 punktów na jutrzejszy mecz. Sławek, jesteś? Halo, halo. Jestem. No dobra, to zaczynamy. Cześć Paweł, witamy Cię w Red Roomie Widzewa. Pierwszy raz, mam nadzieję, że nie ostatni. Powiedz, czy na początek takie pytanie pewno, które najczęściej dostajesz przed takim meczem jak jutrzejszy, czyli standardowe. Jak emocje przed tym jutrzejszym meczem u Ciebie, jak nastroje też w drużynie, jakie panują? Czy ten mecz, powiedz tak szczerze, dla Ciebie jeszcze budzi jakieś dodatkowe w Tobie emocje, czy już po tych potyczkach pierwszoligowych już to traktujesz jak kolejny ligowy mecz? Dobry wieczór. No, na pewno jest to sentymentalny mecz, no ale po tych dwóch potyczkach gdzieś pierwszoligowych, no to wiadomo, już gdzieś te emocje troszeczkę opadły. Gdzieś mówię, serce zawsze mocniej zabije, kiedy będę mierzyć się z Miedzią. No ale no, co, no jutro liczą się tylko 3 punkty, no razem z chłopakami jesteśmy dobrze naładowani przed tym spotkaniem i wiemy, że Miedzi nie można lekceważyć, mimo tego, że mają 6 punktów na koncie, to są dobrym zespołem, który w każdej chwili może się obudzić i zacząć punktować. No jasne, jasne. A jest takie nastawienie w drużynie po tym ostatnim meczu w pierwszej lidze, że tu trzeba się zrewanżować, czy jednak podchodzicie z chłodną głową do tego i po prostu gracie swoje i ja to zawsze określam alam Adam Małysz, wiesz, każdy kolejny skok najważniejszy. No, my mamy podobną filozofię, koncentrujemy się na każdym kolejnym spotkaniu. Wiadomo, w pierwszej lidze gdzieś, no, mogliśmy sobie tym meczem w Legnicy już przypieczętować awans troszeczkę wcześniej. Przegraliśmy go. Mówię, mamy to w pamięci, historię fajnie znać, ale nie ma co nią żyć. Gramy teraz tu i teraz. Także, no mówię, nie koncentrujemy się na tym, co było, tylko patrzymy do przodu. No, a teraz tu jesteśmy troszeczkę na różnych biegunach. No, my gdzieś jesteśmy w czubie tabeli, no oni są troszeczkę, powiedzmy, zakopani w dole. No i mówię, no czeka nas na pewno ciężkie spotkanie, bo mieć no, pod wodzą nowego trenera gdzieś nowa miotła, wiadomo, czasami zadziała, czasami nie, ale no mówię, na pewno nie przyjadą i się nie położą. Nie masz wrażenia, że to jest, Paweł, taki mecz pułapka troszkę, bo przyjeżdża czerwona latarnia ligi na ten moment i do zespołu no, mocno rozpędzonego, bo czy gramy u siebie, czy na wyjeździe, to widać, że ten Widzew zrobił duży progres na przestrzeni tych ostatnich kolejek i względem tego, co prezentowaliśmy w pierwszej lidze jako zespół, który walczył o awans. I względem tego, co pokazujemy na ten moment, no to jednak taki mecz, który gdzieś pierwszy raz chyba w tym sezonie jesteśmy takim wyraźnym faworytem i jeszcze z takiej przeprawy nie mieliśmy i mnie to też zastanawia. Jestem ciekaw, jak ty do tego podchodzisz, że właśnie przyjeżdża przeciwnik, który teoretycznie nam w pierwszej lidze nie leżał, ale pierwsza liga to już jest zupełnie odległy temat. Jest Ekstraklasa, gdzie my, mam wrażenie, zrobiliśmy 2 kroki do przodu, a Miedź wręcz by się cofnęła do tyłu. Tak to wygląda. No dokładnie, na pewno jest to mecz typu właśnie pułapki, bo no mówię, przyjeżdża no dużo niżej notowany przeciwnik, no ale mówię, no razem tutaj trener, no my między sobą z chłopakami, no mówimy, nakręcamy się, no nie można zlekceważyć nikogo, bo no ta liga jest w sumie wyrównana, co pokazują nasze wyniki, no poza ostatnim tym 3-0 gdzieś wszystkie mecze na styku, no Miedzianka też nie przegrywa jakoś poza Wisłą Płock i Stalą Mielec, tam przegrali więcej niż jedną bramką. To też ma mecze na styku, chociażby na Legii prowadzili 2-0, przegrali ten mecz, no w sumie pechowo, no mieli takich kilka spotkań, dlatego, no mówię,
nie lekceważymy ich, bo mówię, analizowaliśmy, wiemy, jakie mają mocne strony, jakie słabe. Wiadomo, że nowy trener będzie chciał czymś zaskoczyć, swoją jakąś filozofią. Nie miał dużo czasu, żeby wprowadzić jakieś nowości, no ale w 4 dni da się jakieś tam mniejsze lub większe automatyzmy wypracować, dlatego musimy być przygotowani na wszystko. Zgadzam się z tobą, Paweł. Powiem tak szczerze, że wbrew pozorom oglądałem kilka meczów Miedzi i na przykład oglądałem sobie cały mecz w Częstochowie i oni naprawdę wcale tak źle nie wyglądali. Mieli rzut karny w końcówce spotkania i śmiem twierdzić, że gdyby go wykorzystali, to może nawet by wywieźli ten remis z Częstochowy, a wiadomo, że w Częstochowie to jest ciężki teren. A powiedz w ogóle, jak ty odbierasz Miedź w tym sezonie, bo oni zdominowali, można powiedzieć, pierwszą ligę. Pewnie każdemu wydawało się, że wejdą z buta do tej ekstraklasy, tak powiem kolokwialnie, a tu jednak duże zaskoczenie, tak? Natomiast jak sobie tak przeanalizowałem ostatnie sezony w ekstraklasie, to nie zawsze ta drużyna, która dominuje pierwszą ligę i ją wygrywa, odgrywa jakąś znaczącą rolę w tej lidze. Na przykład przykład Termaliki z sezonu wcześniej, która też zdominowała pierwszą ligę, wygrała ją, a spadła z ekstraklasy mimo wszystko. Jesteś zaskoczony w ogóle tym, że Miedź tak słabo wygląda? No, jeśli mam być szczery, to jestem bardzo zaskoczony, no bo w tamtym sezonie gdzieś obok nas, no może no większość gdzieś obserwatorów powie, no, że oni byli zdecydowanie najlepszą drużyną w lidze. No, zdobyli rekordową liczbę punktów, no grali naprawdę bardzo dobrze. No, to był najlepszy zespół, z jakim się mierzyliśmy piłkarsko, chociaż od niektórych dostawaliśmy większe lanie. Ale no mówię, ja jestem bardzo zaskoczony, bo wydawało się, że dokonali ciekawych transferów, może za dużo ich narobili i po prostu wszystko jeszcze się nie zazębiło i potrzebują trochę więcej czasu, ale no mówię, personalnie są dobrym zespołem, nawet może i bardzo, ale no mówię, czegoś tam brakuje, może nie wiem, atmosfera trochę podupadła, no nie wiem, bo stracili Krzyśka Drzazgę i Piotra Zikiewicza, z którym jeszcze miałem przyjemność występować, no to byli ludzie, którzy naprawdę trzymali tą szatnię, no to typowi jajcarze, także od rozluźniania atmosfery. Nie wiem, czy obecnie ktoś taki jest, a zawsze w szatni ktoś taki jest potrzebny, dlatego mówię, no może problemem jest właśnie gdzieś szatnia, za duża liczba obcokrajowców. Broń Boże, nie mam nic do zawodników przyjeżdżających do Polski, no ale mówię, trochę Polaków też w tej szatni trzeba mieć. No i mówię, no troszeczkę może popełniają błędy z poprzedniego pobytu w Ekstraklasie, akurat miałem przyjemność występować wtedy w Miedzi i też po prostu zbyt duża liczba gdzieś zmian personalnych moim zdaniem wpłynęła na to, że nie utrzymaliśmy się wtedy w Ekstraklasie mimo zdobytych 40 punktów. Paweł, to ja nawiążę do tych transferów, bo to trochę taki kasus podobny do Widzewa, gdzie też robiliśmy transfery zimą, nie wiem czy pamiętasz. I te transfery z reguły odpalają zagraniczne, mam na myśli, tak? Są to różne ligi, różne nacje. Wiadomo, że Polska jest krajem specyficznym dla większości, którzy tu przyjeżdżają i kiedy robisz taką dużą mnogą ilość zawodników przychodzących do drużyny, to rzadko kiedy się po prostu udaje i tak jak powiedziałeś, to pewnie potrzebuje czasu. U nas temat Kreuzligera, Hansena i tak dalej, można by tak wymieniać bardzo dużo zawodników, którzy mieli te pierwsze pół roku w Widzewie mocno średnie, już byli skreślani, a nagle przychodził moment, że ci zawodnicy nabierali werwy, nie wiem, czy to kwestia przyzwyczajenia, czy obycia z klubem, z miastem, z kibicami, z klimatem w ogóle danego kraju, ale biorąc pod uwagę ilość przeprowadzonych transferów, to ja na przykład byłem bardzo sceptyczny do tego. Nawet tutaj z jednym kolegą założyliśmy się o butelkę dobrego alkoholu, z który z zespołów, z Beniaminków będzie najwyżej. Akurat w tym wypadku jest to Widzew, także Miedź tutaj we wszystkich miała zdominować. Rozgrywki wręcz każdy stawiał ich jako zespół do grania w górnej połówce tabeli. No raczej to się nie uda, aczkolwiek wiadomo, że my znowu na wiosnę mamy ciężary. Mam nadzieję, że w tym roku, w przyszłym roku to już się nie powtórzy i jednak wiosna będzie równie dobra jak jesień. Natomiast no, według mnie te transfery przeprowadzone na papierze wszystko wygląda bardzo dobrze, ale tak jak powiedziałem,
to przystosowanie się do ligi i zupełnie inny klimat niż w ligach, w których grali dotychczas, to są dwa światy i naprawdę wydaje mi się, że to wymaga bardzo dużo czasu, żeby taki zespół się skonsolidował i zdobywał punkty regularnie. No ja też tak uważam, że Miedzi po prostu potrzeba czasu. No ciekawe, czy wytrzymają to, czy po prostu zaraz znowu nie narobią jakichś transferów i znowu gdzieś to nie wypali. No u nas, no mówię, gdzieś długo czekaliśmy na Hansena, na Kreuziglera. No teraz gdzieś zbieramy tego owoce. No w ostatnie dwie kolejki w Ekstraklasie Martin był w 11 gdzieś kolejki. No Krzysiu przypieczętował naszą wygraną w Gliwicach. Także no mówię, czasem potrzeba troszeczkę więcej czasu. Ale no mówię, no w Miedzi tego nie ma, bo po prostu mają 6 punktów, muszą zacząć punktować od teraz. Także no to jest już, no mówię, mnie to nie dotyczy, to jest ich problem. Ja się cieszę, że u nas w przerwie letniej te transfery wypaliło od razu. Gdzieś Sanci fajnie wskoczył, Mato Milosz też, także no mówię, my się z tym nie zmagamy, dlatego no mówię, na pewno czeka nas jutro fajne spotkanie. A jak postrzegasz, Paweł? Sławek, sekundkę. Bo mamy słuchacza, jest Maciej Winczewski, także zaraz zadasz pytanie. Ja tylko chciałem powiedzieć, żebyście śmiało zabierali głos, bo pokój jest głównie dla słuchaczy, także jeżeli ktoś jest chętny, aby zadać pytanie Pawłowi albo nam, to zapraszam jak najbardziej. Zadaj, Sławek, pytanie i zaraz, Maciek, wpuścimy ciebie na linię. A jak postrzegasz, Paweł, naszą drużynę? Uważasz, że kolektyw to jest w tej chwili najsilniejsza nasza broń, że każdy z chłopaków, który wchodzi, sam tego doświadczyłeś, bo też nie grałeś troszeczkę, teraz znowu wywalczyłeś sobie miejsce w składzie i nic nie zanosi się na to, żebyś miał oddać je i super. Jak postrzegasz właśnie ten kolektyw jest naszą największą siłą, że każdy z chłopaków, który wchodzi, to jest wartością dodaną, takie tutaj odnosimy wśród kibiców wrażenie. No tak, właśnie dzisiaj rano też miałem gdzieś tam wywiad do przeglądu. Właśnie mówiłem o tym, no, że naszą siłą właśnie jest kolektyw, no i brak jakichś gwiazd. No wiadomo, Bartek Pawłowski, Jordi Sanchez, to gdzieś oni są kreowani na te największe gwiazdy, no ale to też nie jest tak, że nie pracują dla zespołu, także biegają, walczą. No i mówię, no naszą siłą na pewno jest kolektyw. Mamy bardzo szeroką kadrę, to gdzieś nie wejdzie w miejsce kogoś, nie obniża poziomu, a nawet, no mówię, Hansi wchodzi, bramki strzela, także no mówię, bardzo fajnie, no i każdy wie, że to jest szansa na pokazanie się, no dużej części, może nie dużej, no ale kilku chłopakom kończą się kontrakty, także mówię, walczymy o swoją przyszłość, no dlatego mówię, fajnie to się zazębia i no mówię, do tej pory super wygląda i oby tak dalej. Dobra, Maciek, masz głos. Cześć, nie wiem jak mi słychać. Jest okej. Okay. Słychać okej. Okay. Dobra. Wiesz co, Paweł, ja chciałem zapytać, bo w kontekście tego, co się działo w ostatnich tygodniach czy miesiącach, bo był taki moment, gdzie Karol Danielak bardzo fajnie wyglądał i jakby wywalczył sobie to miejsce na prawej stronie. Przyszedł też Mato Milosz i tak naprawdę gdzieś w pewnym momencie mogło się wydawać, że do tego miejsca w pierwszej 11 masz troszkę dalej i gdzieś tam wiem, że po pewnych rozmowach, że to jakby cię trochę też motywowało, natomiast powiedz mi, jak to faktycznie z twojej perspektywy wyglądało? Były jakieś takie obawy, czy myślisz, że może jest to moment na to, żeby gdzieś uruchamiać agenta i szukać jakichś nowych możliwości? To raz, a dwa, bo twój kontrakt, jeżeli dobrze pamiętam, chyba jest do końca sezonu. Zaczęliście już jakieś rozmowy na temat jego przedłużenia? No to powiem tak, no gdy przychodził Mato Milosz, to było chyba 2 dni przed zamknięciem okienka transferowego, no to powiem szczerze, że no gdzieś tam po cichu mówię, żałowałem, że tak późno przyszedł, bo już nie dam rady znaleźć sobie no nic fajnego, jakiegoś klubu, do którego mógłbym odejść na wiadomo, ale no mówię, później po rozmowach z trenerem gdzieś doszliśmy do wniosku, no wiadomo, że tych szans może być trochę mniej, no ale mam trenować, no i mówię, no nie załamałem się gdzieś, mówię, mam 32 lata, także już jakichś foszków dziecięcych nie strzelam, także zakasałem rękawy, no pracowałem tak jak do tej pory, bo tam jestem takim zawodnikiem, który zawsze daje z siebie
100% i mówię, gdzieś wskoczyłem ponownie do tego składu. No mówię, Karol wyglądał bardzo dobrze, no ale to decyzja trenera i gdzieś no, postawił znów na mnie i staram się odpłacać jak najlepiej. No mówię, gdzieś Karol ma inne gdzieś atuty, ja mam inne, także no mówię, może trener potrzebował zamknięcia strony bardziej, no Karol jest bardziej ofensywnym zawodnikiem, no i nie oszukujmy się, gdzieś bardziej do przodu go ciągnie, jest mocniejszy w ofensywie, ja gdzieś w tej defensywie, no i mówię, gdzieś fajnie zaskoczyło, bo zagraliśmy kilka meczów na zero, wygrywaliśmy, no i tak. A jeżeli chodzi teraz o rozpoczęcie rozmów, dostałeś już jakiś sygnał, czy to wszystko jakby czeka do zakończenia rundy? Myślę, nie, na razie nic nie rozmawiamy, zostały jeszcze 4 mecze, chcę jak najlepiej wyglądać i może w zimie, no zobaczymy. No ale ty jak chciałbyś zostać, ja wiem, że może być ci niezręcznie mówić, natomiast tak po ludzku. Podobać się w tej Łodzi? Bo... No, na pewno chciałbym zostać. No, w Łodzi zawodnik czuje się jak naprawdę piłkarz, także no mówię, no Widzewowi wszyscy zazdroszczą gdzieś kibiców, no bo mówię, gdzieś no, co drugi tydzień, no teraz co gramy drugi mecz u siebie z rzędu, no tu już wychodząc na rozgrzewkę, no czujesz się jak piłkarz, nie? No, z całym szacunkiem, no ale do Miedzi, no, w której spędziłem fantastyczne 4 lata i zawsze będę się dobrze na jej temat wypowiadał, no ale no, atmosfera była troszeczkę piknikowa, no szanujmy się, no Widzew ma najlepszych kibiców w Polsce, no i no, może każdy, nie wiem, bo nie wiem, co sobie inni ludzie myślą, no ale myślę, większość zawodników gdzieś chciałaby występować w Widzewie. Mhm. Jeszcze mam 2 pytania, musicie mi panowie potem zabrać głos, jeżeli dacie jeszcze tą chwilę. A widzisz tak, nie musisz mówić oczywiście nazwiskami, bo tego pewnie nawet byśmy nie chcieli, natomiast no nie ma w tej chwili jakiegoś wybitnego szpitala u nas, tak? No jest Fabio, który jest wyłączony na dłużej, Kuba, który wrócił już wraca do treningów, pozostali zawodnicy raczej zdrowi. Widzisz u któregoś z tych zawodników, którzy są troszkę dalej od składu, jakieś takie właśnie zniecierpliwienie, irytacje, bo to może irytować, nie? No bo wiadomo, gdzieś tu zagramy na zero z tyłu, mamy fajny wynik, ale człowiek zawsze żałuje, że nie ma go w tym zespole, tak, no, nie pomaga na co dzień, tak? Mówię w rozumieniu takim grania w lidze. Jest ktoś taki, kto gdzieś widzisz swoim okiem, że troszkę jest poirytowany tą sytuacją? Nie, a nawet jak już gdzieś są jakieś pojedyncze wypadki, to wszystko zostaje gdzieś w szatni albo poza klubem. Wychodząc na trening, wszyscy dają z siebie maksa i chcą się pokazać z jak najlepszej strony. No i myślę, że to jest właśnie naszą siłą, że gdzieś tam nie ma obrażania się, tylko każdy pracuje dla zespołu i czeka na swoją szansę cierpliwie. Okej, okay, to jeszcze tak w nawiązaniu do Miedzi. Myślisz, że pan Dadeo może być w pewnym momencie powiedzieć pas, bo na ten moment gdzieś tam mieć, wiadomo, że to jest nawet jeszcze nie półmetek sezonu, ale jeżeli to będzie taka awans, spadek, jeśli on może w pewnym momencie powiedzieć, że trochę mu szkoda tych złotówek i pójdzie z nimi gdzieś indziej? Kurczę, no ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że nie, ale no wiadomo, jak jest w życiu, wszystko się może zdarzyć. Dobra, i najtrudniejszy mecz do końca rundy, twoim zdaniem? No, jutrzejszy z Miedzią. Dobra, to już na sam koniec zamkniemy sobie utrzymanie do końca miesiąca, znaczy do końca rundy, no bo jest naturalnie szansa. 35 punktów dawało na przestrzeni ostatnich 2-3 sezonów utrzymanie. No na pewno chcielibyśmy no, jak najwięcej punktów zgromadzić w tych 4 spotkaniach. No, mamy gdzieś tam między trenerem a nami jest taka słowna umowa. Mamy zostać wynagrodzeni przez sztab szkoleniowy, nie powiem w jaki sposób, no ale mamy o co grać, także no mówię, chcemy zdobyć jak największą ilość punktów i no wiadomo, jak najszybciej się utrzymać. A no. Później gramy już, no mówię. O puchary. No, jak najwyższe miejsce w tabeli. Dzięki bardzo. O marzenia później, Paweł. Widzisz, ty jako teraz doświadczony zawodnik możesz przekazać tym młodym chłopakom, że jednak warto być cierpliwym człowiekiem, tak? Bo tak jak mówiłeś, miałeś przez chwilę też już myśli, mimo swojego doświadczenia, że może będzie ciężko o grę, a jednak los cię wynagrodził, nie?
No tak, dokładnie, cierpliwość popłaca. No i właśnie nie ma co się obrażać, tylko trzeba trenować, dawać z siebie maksa na każdym treningu i dobra praca zawsze się obroni. Dobra, Marek, masz głos, bo widzę, że tutaj Marek się zgłosił. Dzięki, cześć. Takie trzy pytanka szybkie. Kiedy Paweł Zieliński spotka się z bratem na treningu reprezentacji albo chociaż na treningu w jednym klubie? Pierwsze pytanie, drugie pytanie, z kim najlepiej się koleguje w zespole? I trzecie pytanie, przed chwilą prezes wrzucił zapowiedź konferencji prasowej o serialu. Jak się pracowało przy kamerach Canal Plus? No to tak, pierwsze, nie ma pojęcia, czy kiedykolwiek z Piotkiem w ogóle będziemy trenować i grać w jednym zespole. No na razie no jest... Może jakiś angaż widzę, wie. Może, no ale jeszcze... Na razie nie zanosi się, żeby zjeżdżał do Polski. Życzę mu, żeby grał jak najdłużej za granicą, na dobrym poziomie, tak jak na razie. Na planie serialu, no to ogólnie jest jeszcze kręcone, także wszystko chyba będzie po sezonie opublikowane, także no mówię, no po prostu trzeba być sobą, gdzieś to wiadomo, kamery są z nami w trakcie treningu, w szatni, także czekajcie niecierpliwie, bo ma być petarda, sztos, ale to dopiero po sezonie. A drugie pytanie mogę jeszcze przypomnieć, możesz? Jasne, oczywiście, że tak. Z kim się najbardziej kumplujesz w zespole? No właśnie z Karolem Danielakiem, co właśnie ostatnio Marek Hanuszek podszedł do nas i mówi, że takiej sytuacji jeszcze nie widział, żeby dwóch gości, którzy rywalizują o jedno miejsce w składzie, tak się kolegowało. I mówię, jesteśmy zawsze razem w pokoju na zgrupowaniu, także siedzimy w szatni obok siebie, rywalizujemy, ale tak chyba trzymamy się najlepiej. No ale to tylko chyba pokazuje, Paweł, że atmosfera w drużynie to jest wzór. Nie? No tak, dokładnie. No to pokazuje właśnie, jaka jest atmosfera. Dzięki za odpowiedzi. Proszę. Dziękujemy. Dobra, powiedz teraz, Paweł, nam może, bo tak sobie przeanalizowałem twoją karierę i jak się mylę, to mnie popraw, kręciłeś się cały czas jednak koło domu niedaleko. No, ten Dolny Śląsk zawsze był blisko ciebie i tak się zastanawiam, jak tutaj w ogóle odnalazłeś się w Łodzi, jak tutaj przyjechałeś chyba pierwszy raz tak dalej od domu, wyjechałeś ze swojego regionu. Czy to była dla ciebie ciężka decyzja, porzucić wszystko, czy jednak takie wyzwanie i chęć, tak powiedziałaś, poczucia się jak pan piłkarz zwyciężyło u ciebie? Tutaj nie, z wyjazdem nie miałem żadnego problemu, no ale tak jak mówisz, no do tej pory gdzieś kręciłem się tylko po Dolnym Śląsku, także no mówię, koledzy z drużyny zawsze się śmiali, że jeszcze został mi chrobry Głogofigurnik Polkowice. No, ale nie. Gdy dostałem informację gdzieś z Miedzi, że po 4 latach gdzieś formuła się wyczerpała, że raczej nie przedłużymy, także tutaj odezwał się do mnie ówczesny dyrektor sportowy z trenerem Niedźwiedziem i po prostu długo się nie zastanawiałem, szybko się dogadaliśmy i no mówię, no wiadomo, atmosfera, gdzieś wielkość klubu miały duże znaczenie, że no tutaj chciałem przyjść i no mówię, decyzję podjąłem bardzo szybko i gdzieś, no mówię, może nie na stare lata, ale gdzieś no już jako doświadczony zawodnik, no fajnie, w końcu poczułem się gdzieś jak piłkarz, naprawdę, jak Piotrek. A powiedz mi, Paweł, jakbyś miał porównać, no bo też grałeś w Śląsku, prawda? I jakby nie było, ekstraklasowy klub i gdzieś możesz sobie porównać pewne odczucia związane z tym, co dzieje się na Widzewie, co było w Śląsku. Jakbyś tak miał w paru słowach opisać albo porównać przede wszystkim, no bo to też jest duży klub, jakby nie było. To takie pierwsze różnice rzucające się w oczy jako piłkarza, też człowieka, który gdzieś tam odbiera to na swój sposób. No ogólnie atmosfera wokół klubu. No, Wrocław jest też przeogromnym miastem, a ogólnie nie czuło się tego, no nie było tego czegoś, no mówię, ja też na Śląsk nie chcę gdzieś źle mówić, bo dał mi okazję do zadebiutowania w Ekstraklasie, no i trochę meczów w jego barwach zagrałem,
ale no mówię, będąc w Widzewie, na każdym kroku czujesz to, że jesteś zawodnikiem Widzewa, gdzieś, no mówię, kibice, ludzie zaczepiają cię gdzieś na mieście, na zakupach, każdy chce gdzieś z tobą pogadać, no a mówię, we Wrocławiu tego nie było, no i z tego, co gdzieś słyszałem od Bartka Pawłowskiego, no w tej kwestii dalej nic się nie zmieniło. Okej. Okay. Sławek, czy jakieś pytanie? Oczywiście zapraszamy też resztę użytkowników. Jeśli ktoś chce zadać pytanie, to zapraszamy. Jasne, jasne. Zgłaszajcie się. Dobra, panowie, to jeżeli można, to ja jeszcze chętnie. No to dalej, Maciek. Wiesz co, Paweł, ja bym się chciał zapytać o taką rzecz nietypową, niezwiązaną totalnie z piłką. Jeżeli to będzie za bardzo osobiste, no to powiedz to. To absolutnie nic się nie obrazi. Natomiast, pomidor. Tak, natomiast chodzi mi o dom, w którym się wychowałeś, bo to też nie jest taka typowa historia, być może część osób nie wie, ale to nie był tylko dom twoich rodziców, twój i Piotrka, tylko mieszkało was tam więcej. Opowiesz troszkę więcej o tym i o tym, jak się wychowałeś. Zabierasz nam pytania. Tak, no ogólnie kurczę, nie wiem, w którym roku to się zaczęło, no ale mówię, tata gdzieś zaraz po moich narodzinach wyjechał do Niemiec i siedział tam przez 9 lat. No zarobił na, no mówię, gdzieś tam zjeżdżał, wybudowali rodzice dom. No i przez pierwsze lata no mieszkaliśmy tam praktycznie w piątkę, ale później jak już starszy brat wyjechał na studia, no to rodzice postanowili, że otworzą pogotowie rodzinne. No i maksymalnie w domu właśnie naszym mogły przebywać 3 osoby. Tam dokładnie nie pamiętam też, do którego roku życia, nie chcę teraz tu jakieś gafy palnąć, ale te dzieci mogły mieszkać z nami do 10 miesięcy, a później musiała zapaść decyzja, czy idą do domu dziecka, czy wracają do rodziców. No w większości przypadków te dzieci trafiały do domów dziecka. No i gdzieś po iluś latach takiego pogotowia rodzinnego, no gdzieś rodzice postanowili, że po prostu otworzą dom dziecka taki zastępczy już. No a dzięki możliwościom, jakie Piotrek stworzył, gdzieś on kupił jeden, drugi dom i tak już od 7 lat rodzice prowadzą 2 no, zastępcze domy dziecka i około 20 osób zapewniają gdzieś tam opiekę. No wiadomo, ciężka sprawa, bo no, te dzieci gdzieś tam z rodziny się nie interesują nimi, ale... No mówię, no fajny gest, duże serce rodzice mają, bo mówię, nie wiem, czy ja bym w stanie tylu dzieciakom pomagać, no ale no mówię, śmieją się, że ktoś musi po nich przyjąć, bo są coraz starsi, a najbliżej właśnie jestem tego ja z narzeczoną, także no mówię, zobaczymy, bo może będę kontynuować rodzinne tradycje. Bardzo fajnie, powiedz mi, ja tak... Będąc, no bo byłeś dzieckiem, jak rozumiem, tak? Jak to się zaczęło, tak, ciężko tak. Jest oddać trochę tej uwagi rodziców, którą do tej pory poświęcali tobie i twojemu rodzeństwu. Wiesz co, ja nie miałem z tym problemu, ale Piotrek miał. Pamiętam, że właśnie jak, no mówię, każdy z nas miał swój pokój, także, no mówię, Piotrek drukował sobie kartki, że to jest jego, na drzwiach wieszał, to jest jego pokój, nie dotykać. Gdzieś wymieniał właśnie imiona tych dzieci, że wstęp wzbroniony, także no jemu było najciężej, bo no mówię, on był jeszcze maluchem, ale gdzieś tam z biegiem czasu, no mówię, gdzieś dorósł, on wyjechał do internatu i później jak już przyjeżdżał, no mówię, wszystkich dzieci nawet może i nie widział, bo niektórzy to byli tydzień, dwa i gdzieś wracali do rodzin, bo po prostu gdzieś to był jednorazowy wyskok rodziców, no i gdzieś te dzieci wracały po chwili, to mówię, gdzieś nawet wszystkich nie poznaliśmy, ale no mówię, jemu było najciężej, bo był po prostu najmłodszy, a ja gdzieś już byłem takim świadomym, można powiedzieć, dzieciaczkiem, także wiedziałem, co jest grane, że to jest takie rodzeństwo na chwilę. No ale to bardzo piękne, nie? Że twoi rodzice mają tak wielkie serca i teraz to przechodzi na was, że samo to, że Piotrek musiał przesiąknąć tym, że zainwestował w te 2 domy i twoi rodzice nadal to prowadzą. I też trzeba dodać, że w ogóle wy jesteście taką sportową też rodziną, tak? Bo przecież ty grasz zawodowo w piłkę, no Piotrek wiadomo, wielka kariera i jeszcze jeden brat też kopał w piłkę, tak? Tak, tak, tak. No Tomek grał też w Barwach Miedzi Legnica na poziomie, no wtedy to była
druga liga, no ale drugi poziom, nie? No inaczej po prostu się nazywało to wszystko. No i on grał na poziomie drugiej ligi, teraz tej pierwszej w barwach Miedzi Legnica i w barwach MKS-u Kluczbork parę spotkań, także w piłkę też pograł, no ale później zerwał więzadła i tak w sumie nigdy już po tej kontuzji nie doszedł do siebie. No a mówię, a wracając do domu dziecka, no to też 3 czy 4 lata temu rodzice do komunii posłali dwójkę czy trójkę dzieci, no i wiadomo, nikt z rodziny nie przyszedł, no to był Piotrek ze swoją żoną Laurą i oni, no mówię, byli tylko rodzice gdzieś na komunii od tych dzieciaczków i Piotrek z Laurą. Także jak przyjeżdża, zawsze się spotyka, a jeszcze właśnie mówię, w pierwszej lidze, w tamtym sezonie, właśnie w pierwszej rundzie na meczu z Miedzią, rodzice właśnie wynajęli autokar i wszystkie dzieciaki tutaj przywieźli. Marcin Tarociński pomógł, no, przyjazd grupy zorganizował tutaj i wszyscy oglądali mecz z trybun, także też interesują się sportem. Jak jest tylko okazja, to przyjeżdżają. Czyli zaszczepiliśmy kolejnych kibiców Widzewa na Dolnym Śląsku. Dokładnie. To ja jeszcze tylko tak jedno na szybko sobie przypomniałem, że poznaliśmy początek tej historii, ja myślę, że cała piłkarska Polska czeka też na jej finał. To była historia, która się zaczęła chyba w 2011 roku. 6 jedynek na 10 dni przed wystawieniem ocen u Piotra Zielińskiego. Poprawił to, czy nie poprawił? A to błędy młodości. Poprawił wszystko, szkołę ma skończoną, także no mówię, jest okej z jego tam gdzieś edukacją. A powiedz mi, a ty myślisz o tym, że mógłbyś wystąpić na lewej stronie niż obrony? Bo ja trochę trenera Niedźwiedzia o to ostatnio pytałem, bo ty masz takie inklinacje, żeby zejść do środka i zastanawiam się, czy to nie byłoby fajne miejsce, żeby z tego lewego wahadła przejść przez środek i spróbować uderzenia, bo ta No, piłka też czasami ci ogólnie siada. w barwach Śląska kilka spotkań zaliczyłem na lewej obronie, także nie jest to jakaś nowość. A w barwach Miedzi to samo, pamiętam pierwszy mecz po tej pandemii koronawirusa. Graliśmy chyba pierwszy taki oficjalny mecz, był meczem Pucharu Polski w Legnicy przeciwko Legii Warszawa. Przegraliśmy wtedy, występowałem w barwach Miedzi, zagrałem na lewej obronie i strzeliłem wtedy bramkę akurat po dośrodkowaniu z głowy, ale no mówię, wtedy występowałem też na lewej, także nie jest to jakaś obca pozycja. Także myślę, że z powodzeniem mógłbym tam występować Tym bardziej, że również. teraz przecież jakby też do kanonu powoli to wchodzi, tak? Żeby wahadłowi robili również za niejako środkowych pomocników, jeżeli chodzi o jakieś tam rozwiązania taktyczne. No tak, dokładnie. No, dla mnie takim może powiedzmy wzorem gdzieś tam jest Spinazzola z Romy, no to jest prawonożny zawodnik i on fajnie to właśnie robi, gdzieś schodzi do środka, do lewej, no jest gdzieś więcej opcji, bo zawsze do tej lewej możesz uciec i możesz złamać do środka, a tutaj wiadomo, z prawej strony gdzieś, no nie oszukujmy się, lewa noga gdzieś nie jest na takim poziomie jak prawa, dlatego łatwiej przeciwnikowi wpuścić mnie gdzieś do środka, no bo gdzieś zakłada, że lewą nogą nie zrobię mu tyle krzywdy, co prawą, a będąc z lewej strony, gdzieś można fajnie łamać na swoją lepszą nogę. Cały czas zachęcamy Was do zadawania pytań naszemu gościowi. Głos jest dla Was. Zamykając jeszcze klamrą te domy dziecka i Twoich rodziców, można to podsumować tym, że gdyby więcej było takich rodzin jak Zielińscy, to świat by był lepszy. Tak, tak muszę to podsumować. Dokładnie. I naprawdę wielki szacunek tutaj mam dla Twoich rodziców i dla Was wszystkich. Powiedz, Paweł, jeszcze, który z tych braci Zielińskich największy miał talent? Bo chyba tata waszym pierwszym trenerem był, nie? Tak. No tata w nas zaszczepił sport. No, ja mówię, pierwsze mecze, które oglądałem, to pamiętam, tatę grał w miejscowym Orle Ząbkowice Śląskie na poziomie czwartej ligi, także gdzieś od dziecka chodziliśmy na te mecze. No ale u Piotrka od dziecka było widać, że no, ma to coś i jeżeli będzie dobrze się rozwijać, nie będzie żadnych kontuzji, no to będzie mega kotem i no mówię, na razie to wszystko się sprawdza. Ale no mówię, od dziecka gdzieś dmuchano, huchano na niego, gdzieś no pamiętam też historię, gdzie jako no chłopak z zerówki nie miał legitymacji szkolnej, to gdzieś mama, no to w sumie nie jest dobry przykład, no ale podrabiała
legitymację gdzieś u koleżanki w sekretariacie, żeby po prostu miał legitymację, bo było ona konieczna do gdzieś grania w młodzikach czy trampkarzach. No i on już wtedy grał z dużo starszymi chłopakami, bramki strzelał, gdzieś kręcił, także no od zawsze było widać, że no on może być gwiazdą. No i na razie jest na dobrej drodze. No już czyli nie jest to przypadek. Nie jest to żaden przypadek, no mówię, gdzieś z, no ja się śmieję, że ja go przygotowałem, także no mówię, miał od kogo się uczyć i trenerem będę dobrym w przyszłości. Czyli słuchaj, ta lewa noga i prawa, że nie widać właściwie różnicy, no bo trzeba powiedzieć, że tutaj u Piotka, no Piotrek nie ma nogi do wsiadania do tramwaju, ani jednej, ani drugiej, właściwie nie wiadomo, którą gra lepiej, czy lewą, czy prawą, to no to zasługa Pawła Zielińskiego, który tutaj może nam wyrósł na nową tutaj myśl szkoleniową jakąś tutaj. Dokładnie, dokładnie. A masz takie plany, Paweł? Masz takie plany zostać szkoleniowcem po zakończeniu kariery? Szczerze, nigdy się, no nie zastanawiałem się jeszcze nad tym. No mówię, chciałbym grać jak najdłużej i utrzymać się na poziomie centralnym, jeżeli będę zdrowy i będę... No nie będę robić z siebie pośmiewiska, to chciałbym jak najdłużej grać, no a mówię, nie chciałbym się rozmieniać na drobne, gdzieś tam jeździć po Polsce i po prostu grać tak, że wszyscy się będą ze mnie śmiać, ale no myślę, że to jest jedna z opcji gdzieś, żeby pójść w trenerkę, tylko no mówię, nie wiem czy jeszcze, czy chciałbym trenować dzieciaczki, które później miałyby gdzieś trafiać pod skrzydła gdzieś tam innych trenerów, czy po prostu pójść w seniorską piłkę typowo. Nie wiem, nad tym jeszcze się nie zastanawiałem. No wiesz, Akademia Widzewa prężnie się rozwija, więc Paweł Zieliński, jednym z trenerów Akademii Widzewa, no to brzmi dumnie, tak? Oczywiście życzymy ci jak najdłużej, żebyś się utrzymał w naszej drużynie i grał tutaj ku chwale Widzewa i rodziny Zieliński. No, też chciałbym jak najdłużej, no ale niewykluczony, że właśnie w Akademii Widzewa kiedyś będę trenerem, kto wie, no co czas pokaże. To ja chciałem ciebie zapytać, Paweł, o odczucia po tym wejściu do Ekstraklasy. Czy, no bo ty już miałeś okazję grać w Ekstraklasie, czy ta liga czymś cię zaskoczyła, czy ty jako piłkarz byłeś przekonany, że Widzewowi będzie łatwiej w tej lidze, czy raczej byłeś sceptyczny, bo tak my, jak my, kibice, tak dużo dziennikarzy i ogólnie środowisko piłkarskie raczej patrzyło takim chłodnym spojrzeniem na poczynania transferowe Widzewa, to czy ta liga ciebie zaskoczyła im plus, czy raczej byłeś przekonany, że my sobie w niej poradzimy tak dobrze, jak radzimy sobie dotychczas? Nie, jeżeli mam być szczery, no to gdzieś jak rozmawialiśmy z chłopakami, chcieliśmy wszystkim pokazać ekspertom, kibicom, którzy gdzieś tam w różnego rodzaju wywiadach, ankietach spisywali nas na straty i byliśmy głównym kandydatem do spadku, że no potrafimy grać w piłkę i stać nas na osiąganie dobrych wyników, a Ekstraklasa w moim odczuciu jest no mniej fizyczna niż pierwsza liga. W pierwszej lidze naprawdę ciężko się gra i dobrze, że pod wodzą trenera Niedźwiedzia w pierwszym sezonie udało się z niej uciec, bo w Ekstraklasie można grać w piłkę i ładnie dla oka, bo w tej jednak pierwszej lidze zespoły są bardzo dobrze przygotowane fizycznie, ale niekoniecznie piłkarsko i tu czasami cierpieliśmy, po prostu jak ktoś stanął z tyłu i nie za bardzo mogliśmy coś zrobić, nie? A tutaj jednak gra jest taka bardziej otwarta i co nam sprzyja, bo po prostu my też lubimy grać w piłkę, wolimy grać ofensywnie niż defensywnie, chociaż no mówię, ostatnie mecze gdzieś ogólnie w tym sezonie bodajże mamy 7 meczów na 0, także no w defensywie też jest dobrze, ale no wolimy jednak ten ofensywny futbol i w nim się lepiej czujemy i w Ekstraklasie można lepiej to pokazać niż w pierwszej lidze. To powiedz mi, jak już jesteśmy przy Ekstraklasie i przy tych meczach, które Widzew zagrał dotychczas, to taki mecz, którego najbardziej ty żałujesz, że go przegraliśmy bądź zremisowaliśmy, no bo było parę takich meczy, które w tym sezonie zagraliśmy całkiem na dobrym poziomie, na całkiem dobrym poziomie, natomiast punktów brakło. I chciałbym się zapytać o taki mecz, który ty uważasz, że albo spaliliście się, albo zagraliśmy dużo lepiej niż przeciwnika i tak punktów nie było. No ja mam takie dwa spotkania.
myślę, że Lechia Gdańsk, no i oczywiście kibica z Kolegia, która... No tak, no właśnie myślałem od razu o Lechii, bo akurat mówię, gdzieś po dłuższej nieobecności wystąpiłem w tym spotkaniu i z boiska wydawało się, że naprawdę dominujemy Lechię, jesteśmy lepszym zespołem, a jednak przegraliśmy ten mecz 2-3. Taką wesołą piłkę zagraliśmy wtedy, prawda? No tak, typowo ofensywnie, no co strata gdzieś kontra, ale mówię, no przeciwnik stworzył sobie może no 4-5 sytuacji i strzelił nam 3 bramki i to naprawdę były piękne bramki, dlatego no mówię, Lechia mimo, że w tym sezonie jest w słabszej formie, gdzieś w tym meczu im wszystko wychodziło, no i mówię, tego meczu na pewno tak bardzo szkoda. No szkoda meczu z Legią, na Pogoni Szczecin też bardzo fajnie wyglądaliśmy, a jednak nie udało się tam zapunktować. Także no mówię, w tych meczach, gdzie gdzieś przegrywaliśmy, no zawsze pozostaje jakiś niedosyt, bo mogliśmy zrobić więcej w każdym z tych spotkań. No właśnie, ja patrząc na te wszystkie spotkania w Szczecinie, byłem na tym meczu i naprawdę wyglądaliśmy dobrze i moja teoria jest taka, że my po prostu musieliśmy nauczyć się tej ligi trochę pragmatyzmu. Mam wrażenie, po tej Lechii weszło do zespołu, trener chyba też w pewien sposób nauczył się grać w Ekstraklasie, że tu nie tylko liczy się ofensywa, ale też trzeba grać mądrze z tyłu i jednak widać, że nie tyle co sami piłkarze, zespół jako kolektyw robi progres, ale też w moim uczuciu trener bardzo się rozwinął, bo te mecze po prostu rozgrywamy tak jak my chcemy, a nie jak przeciwnik. No tak, dokładnie. No my też rozmawiamy między sobą, to na początku graliśmy tak można powiedzieć troszeczkę naiwnie, bo... Jak na szkolnym boisku trochę. Dokładnie, liczyliśmy, że zawsze strzelimy jedną bramkę więcej niż przeciwnik, a to jednak nie zawsze się sprawdza. No takim fajnym przykładem gdzieś takiego meczu typowo ekstraklasowego był mecz ze Stalą Mielec, gdzie naprawdę musieliśmy cierpieć, wyczekać gdzieś tego przeciwnika. No oni się wyszaleli w pierwszych 20 minutach, no mieli tyle rzutów rożnych, że nie pamiętam, ostatnim razem chyba z Koroną Kielce w pierwszej rundzie, gdzie wygraliśmy 1-0 w pierwszej lidze, tak nas ktoś zdominował. No ale przeczekaliśmy ten moment gdzieś jak wytrawny bokser, no i wygraliśmy ten mecz 3-0, także no mówię, gdzieś z każdym meczem uczy się trener, my gdzieś jesteśmy takim coraz bardziej doświadczonym zespołem ekstraklasowym i no w każdym kolejnym meczu widać to. To jeszcze cię zapytam, no bo jak już jesteśmy przy tych meczach, tutaj podałeś przykład meczu typowo ekstraklasowego, to ja pójdę w drugą stronę i ten mecz z Wartą, była taka pierwszoligowa mucka. No tak, ale tam ogólnie no dziś warunki atmosferyczne, lał mocno deszcz, boisko było no w słabym stanie, gdzieś rozjeżdżało się, także no mówię, tutaj było takich zewnętrznych czynników troszeczkę, które nie ułatwiały gry. Ale mimo wszystko spodziewałeś się jako, no jako zawodnik, że my po tych kolejkach będziemy naprawdę na czwartym miejscu? Czy brałeś pod uwagę w ogóle, że jesteśmy w stanie wejść w tą ligę aż tak na tak dobrych obrotach? No bo chyba wydaje mi się, że nie było tutaj nawet pół głosu, żebyśmy my tak dobrze wystartowali. I gdzieś tam jedna, druga kolejka, można powiedzieć, że jest to przypadek, ale kiedy na przestrzeni 5 spotkań wygrywasz 4-1, remisujesz, to z zespołem, który prawdopodobnie aspiruje do zdobycia Mistrzostwa Polski, tak mi się wydaje, no bo raczej nie widzę tutaj przeciwnika dla Rakowa w tym sezonie, tak to przynajmniej wygląda, no to raczej to nie jest przypadek, tak? Możemy mówić o przypadku, kiedy gdzieś tam jedziesz na wyjazd, udaje się wyrwać faworytowi punkty, potem u siebie zdobywasz z jakimś konkurencyjnym zespołem kolejne 3 punkty, można powiedzieć o niezłych żale, też o szczęściu, ale tutaj nie ma mowy o szczęściu i tak gdzieś tam wiadomo, w formie żartu wielu kibiców sobie na Twitterze pisze, czy nawet my między sobą rozmawiamy, że ja zawsze już od dłuższego czasu się śmieję, że zaczynam sobie tutaj bukować do Łodzi czarter na puchary w maju, bo no, wygląda to naprawdę dobrze i wcale bym się nie zdziwił, nie chcę zapeszać, ale nie zdziwiłbym się, gdyby ten Widzew mimo wszystko tych punktów do końca rundy nie stracił, bo mamy przeciwników takich, mamy do wyrównania rachunki i z Miedzią i z Koroną, prawda, gdzie też z Koroną w tamtym sezonie przegraliśmy mecz, nie wiem czy pamiętasz, ale w okolicznościach naprawdę kuriozalnych. Pamiętam. I to też taki mecz był dosyć kluczowy i przegraliśmy go bardzo niezasłużenie. No z Miedzią wiadomo, spotkanie w Łodzi, które
było wyrównane i chyba to wtedy skończyło się remisem, z tego co pamiętam, tak? 1-1. Tak. To był taki mecz, chyba nawet często się mówiło, że to był taki mecz sezonu, bo tam była i otwarta piłka i naprawdę wyglądało to na dobrym poziomie. No i ten wyjazd w Legnicy, gdzie ten nieszczęsny karny, różnie to się mogło potoczyć, także to są takie dwa mecze w mojej ocenie. Żeby nie wróciły te pierwszoligowe domony, tak jak powiedziałeś, dla ciebie to najcięższe spotkanie z Miedzią, ale no tutaj jeszcze jest Korona, jest Zabrze, które u siebie na pewno jest niebezpieczne i mamy jeszcze kogo? Radomiak, no ten Radomiak też taki zespół dosyć specyficzny, także ja bym się nie zdziwił mimo wszystko, jakby widzę w sobie tutaj poradził w tych wszystkich czterech meczach, może nie same zwycięstwa, chociaż tego byśmy sobie wszyscy życzyli, ale mimo wszystko nie jesteś zaskoczony tym, bo wiadomo, wiara musi być w zespole i w każdym piłkarzu poszczególnie i prywatnie, i jako kolektyw, jako zespół, natomiast no, jednak ta ilość punktów robi wrażenie i ja nigdy bym nie pomyślał, że my z tą kadrą i w tak krótkim czasie jesteśmy w stanie tak wywindować do góry na tle, no jakby nie było, mocnej ligi. No tak, na pewno... Wszyscy liczyliśmy gdzieś na dobry start, no ale no chyba wszystkich nas przerosło te oczekiwania, naprawdę kurczę, do oczekiwania, no rzeczywistość, nie, bo to mówię, 23 punkty gdzieś po tylu spotkaniach, no możliwe, że bralibyśmy w ciemno gdzieś przed rozpoczęciem rozgrywek, dlatego no mówię, super sprawa, że tak fajnie to zaskoczyło. No i w tych czterech meczach no chcemy to kontynuować, bo jesteśmy bardzo dobrze teraz rozpędzoną maszyną i no mówię, na pewno nie chcielibyśmy gdzieś potknąć się po takiej fajnej serii i no mówię, zrobimy wszystko, żeby gdzieś w te szprychy nam gdzieś kija ktoś nie włożył. I no mówię, jesteśmy bardzo mocni teraz gdzieś tam psychicznie, bardzo optymistycznie nastawieni, bo no mówię, gdzieś nauczyliśmy się tej ligi trochę. Dawno nie zaznaliśmy smaku porażki, no i chcielibyśmy do końca rundy nie zaznać tego smaku i nie tracić tych punktów. Super, a powiedz Paweł, jak ty w ogóle postrzegasz Ekstraklasę po swoim niebycie w niej? Czy ta liga się zmieniła od czasu, jak w niej grałeś i teraz ponownie się w niej pojawiłeś, czy może podobnie to wszystko wygląda? Nie, wydaje mi się, że wszystko wygląda podobnie, także jakichś większych zaskoczeń, niespodzianek nie było i mówię, gdzieś od ostatniego właśnie meczu w barwach Miedzi niewiele się zmieniło. Maciek, chciałeś zapytać? Maciek, no. Tak, wiesz co, ja chciałem zapytać o to, na ile ty się zmieniłeś od momentu, jak przyszedłeś do Widzewa. Czy bo z rozmów z piłkarzami przebija się taka myśl, że trener Niedźwiedź zwraca uwagę czasami na takie, zresztą on sam o tym mówi, że zwraca uwagę na takie czasami podstawowe rzeczy, na które inni trenerzy w jego ocenie uwagi zwracać nie zwracają, więc pytanie, na ile ty czujesz, że się rozwinąłeś przez te no, półtora roku już prawie. Tak. No rozwinąłem się i to dużo, bo dziś no mówię, gdzieś poza aspektami piłkarskimi, które są no, najważniejsze w moim zawodzie, no zacząłem gdzieś no pozaboiskowo gdzieś pracować nad sobą, gdzieś dietetyk, gdzieś lepsze odżywianie, bo mówię, gdzieś wcześniej nie przykładałem do tego większej uwagi, a jednak zawsze to poprawia gdzieś moje wyniki sportowe, nawet jak w 1 czy 2%, nawet jak nie tylu, no ale jak to pomaga, no to gdzieś mówię, stałem się bardziej świadomym zawodnikiem i przykładam do tego większą uwagę. No a piłkarsko też, no gdzieś mówię, zaczęliśmy grać w tym systemie z wahadłem. Wcześniej no trenerzy no do wahadła nie zwracali na wahadło jakiejś większej uwagi, bo po prostu to miał być gość, który jest wybiegany, będzie biegać w przód i w tył, a co zrobi, to mówię, grał na udo, co się uda, ale no mówię, przepraszam, bo wiadomość dostałem i mi to przeszkodziło. I trener zwraca właśnie uwagę na takie
niuanse jak przyjęcie piłki, gdzieś lepsza dorzuta, a gdzieś no, wcześniej u byłych trenerów tego nie doświadczyłem i no mówię, rola wahadłowego ograniczała się gdzieś do biegania w przód i w tył i co zrobisz, to na plus. Nie miałeś wrażenia w meczu Polski z Holandią ostatnio, że jak my byśmy byli na boisku, to byśmy pokazali, jak grać w tym ustawieniu, bo Polska trochę ciężary chyba miała. No, miała duże ciężary, gdzieś no tak poza Piotkiem, gdzieś, no mówię, to jest brat i zawsze go będę chwalić, no gdzieś poza Piotkiem, no Lewandowski był wyłączony całkowicie, to mówię, Piotrek jako jedyny potrafił coś zrobić, zagrać jakąś piłkę, a tak no poza jakimiś pojedynczymi właśnie zrywami, no to byliśmy bez przysłowiowego sztycha. No i no, nie wiem, jak my byśmy Widzewem wyglądali, bo Holandia to jest naprawdę no, jeden z lepszych zespołów w Europie i na świecie. Raczej byśmy ich zrobili. No fajnie by było, jakbyśmy takie drużyny robili, to by w ogóle o utrzymanie to też jakoś się nie boję, ale no mówię, to puchary chyba wróciłyby do Liga Mistrzów. No proszę, czyli czy Paweł Zieliński powiedział, że nie boi się o utrzymanie? Nie, nie, ja uważam, że utrzymanie zapewnimy sobie w miarę szybko i no mówię. Jeszcze śnieg nie spadnie. No, oby tak było. Paweł, ty interesujesz się w ogóle piłką, bo to nie jest jakieś dziwne w tej chwili, że piłkarze nie do końca. Nie, ja interesuję się piłką, także dużo piłki oglądam. No najwięcej jest seria ze względu, no mówię, na brata, także każdy mecz na Poli oglądam, jeżeli mogę na żywo, jeżeli nie, to z odtworzenia, ekstra klasę, pierwszą ligę, także no dzisiaj właśnie przed rozmową oglądałem mecz Zawiszy Bydgoszcz z Radomiakiem w Pucharze Polski, także lubię to, po prostu lubię, jeżeli nie spędzam gdzieś, córka była z narzeczoną na spacerze, to ja leżałem na kanapie, oglądałem mecz. A jak masz jakieś swoje rytuały przedmeczowe? Jak wygląda twój dzień, jak gramy na przykład u siebie? Czy jakoś specjalnie się przygotowujesz? Czy nie wiem, jak idzie, to te same skarpety albo ta sama koszulka przez cały sezon? Nie, tak nie mam. My po prostu w tego dnia jem troszeczkę inaczej niż zawsze. Na śniadanie dwa jajka sadzone z jednym tostem. Na obiad musi być makaron z sosem pomidorowym i później wychodzę tylko na mecz. I cały czas Italia. Cały czas Italia i na mecz wychodzę lewą nogą, nie przyżegnuję się i tyle. I idzie po prostu. Sławek, jesteś? Halo, halo? Jestem. Chciałem dopytać o trenera Niedźwiedzie, bo ostatnio Marek Hanousek udzielił takiej wypowiedzi, że żałuję, że nie poznał trenera kilka lat wcześniej, bo właśnie trener mu otworzył oczy na takie rzeczy, o których nie miał pojęcia i wcześniej żaden trener mu tego nie powiedział. Czyli tak naprawdę z tego, co mówiłeś wcześniej, to można wysnuć taki wniosek i potwierdzić to, że trener Niedźwiedź to jest taki szczegularz, detalista, facet, który przywiązuje rolę do nawet najdrobniejszych rzeczy, tak? Tak. Mówię, do najmniejszych rzeczy, także no, zgodziłbym się tu z Markiem, bo też uważam, że gdybym gdzieś wcześniej może trafił pod skrzydła trenera Niedźwiedzia, to osiągnąłbym w piłce więcej, chociaż i tak nie narzekam, bo uważam, że osiągnąłem bardzo dużo, bo na moim miejscu chciałoby być mnóstwo ludzi, także no mówię, też uważam, że gdybym go spotkał wcześniej, to mógłbym wycisnąć troszeczkę więcej ze swojej kariery. Może razem z bratem wtedy w Napoli, no ale już to same wraty, jak mówią Czesi, tak? Kto wie. A powiedz, a ciebie w ogóle tak prywatnie irytują pytania o brata? Czy nie ma z tym żadnego problemu? Nie, czy może wcześniej irytowałeś być młodszy na przykład? Nie ma z tym żadnego problemu. Lubię o Piotku opowiadać, także nie widzę przeszkód, gdy ktoś, żeby odpowiedzieć, czy ktoś zapyta właśnie o Piotrka, czy coś, to zawsze chętnie z uśmiechem na twarzy odpowiem. A skoro już cię właśnie mamy, to może masz jakieś insajderskie wieści z kadry, jakie nastawienie przed mundialem w Katarze? Jakie Piotrek ma nastawienie przede wszystkim? Nie, no wiadomo, no Piotrek chciałby
pokazać się z jak najlepszej strony. No, marzy mu się gdzieś wyjście z grupy i powalczenie. No wiadomo, no, jadąc tam każdy chce wygrać. No, to jest takie po tych ostatnich gdzieś potyczkach, no, szczególnie z Holandią, głupio to zabrzmi, no, ale no, jadąc tam oni jadą wygrać. No i każdy, kto jedzie na ten mundial, chce wygrać, także no mówię, jednym to się uda, drudzy wrócą po trzech meczach do domu. Mam nadzieję, że Polska zostanie troszkę dłużej. I no mówię, gdzieś fajnie pogramy i się zaprezentujemy z fajnej strony, no a szczególnie Piotrek, bo no mówię, jemu kibicuję najmocniej. A ty się wybierasz do Kataru czy przed telewizorem? Nie, mundial? nie, akurat no jest w takim terminie, no ta przerwa jest tak specyficzna, że tu będziemy mieli trochę treningów, trochę wolnego, także nie, jak awansują do półfinału, no to myślę, że trener nie gdzieś by to zrozumiał i puścił mnie na kilka dni. I to bym właśnie jako piłkarze to odbieracie, właśnie ten mundial, który jest pierwszy raz w historii, można powiedzieć, zimą, tak? Coś zupełnie nietypowego i przez to te ligi też mają zachwiane przygotowania, jest to wszystko postawione na głowie, nie? No tak, no bardzo specyficzny czas, no bo to pierwszy raz w historii, no i sami jesteśmy ciekawi, jak będzie to wyglądać, bo no ostatnia kolejka jest 12-13 listopad, później trochę wolnego, wracamy do treningów, później na święta wolne, także no mówię, specyficznie, bo zawsze mieliśmy jednorazowo troszeczkę wolnego, i wracaliśmy i trenowaliśmy cały czas. Teraz to będzie wyglądać troszeczkę inaczej, także no mówię, sami jesteśmy ciekawi, jak to będzie wszystko no, skonstruowane, ta powiedzmy przerwa mundialowa. A powiedz jeszcze, Paweł, a propos Piotka, jak już tak trochę zahaczyliśmy o Piotka, ty myślisz, że Piotrek jeszcze, nie wiem, może po Supermundialu opuści tą słoneczną Italię i ruszy, nie wiem, do słonecznej Hiszpanii na przykład, pomóc bo lewemu. Powiem ci szczerze, tak, pomóc lewemu, bo powiem ci szczerze, taki asystent w Barcelonie by się przydał i ja już dawno tak się zastanawiałem, czy ten Piotrek kiedyś z tego Neapolu się ruszy, czy już tam się tak zasiedził, tak mu dobrze te pasty smakują, już tak przyzwyczaił do tego stylu życia włoskiego, bo powiem ci szczerze, że oglądam różne programy, śledzę, jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby jakiś kadrowicz nie był w fanklubie tak zwanym Piotra Zielińskiego, tak? Wszyscy mówią, że z kim, kto najlepszy, największy sztos na treningach, no to zawsze Zielu tak robi, no niestety, no to lewa, prawa noga bez różnicy. Tak, no nie wiem, Piotrek właśnie zawsze się śmiał, że z Napoli odejdzie po mistrzostwie dopiero, także nie wiem, w tym sezonie na razie idą dobrze, mówię, to zobaczymy jeszcze w międzyczasie z mundial, ale no tak szczerze to nie wiem, jeżeli może będzie zmieniać klub, to pozostanie we Włoszech, no teraz dużo się pisało o Anglii, no ale mówię, to tylko się pisało, no mówię, wiem z pierwszej ręki, że gdzieś jakieś oferty były, ale no Piotrek w ogóle ich nie brał pod uwagę, chciał zostać, pokazać, że końcówka sezonu, powiedzmy druga runda, bo pierwszą miał dobrą, że ta druga runda to był wypadek przy pracy. No i na razie mu to wychodzi. No mówię, wygląda fajnie, żeby utrzymał formę do mundialu. Na mundialu fajnie pograł, no to kto wie, wiadomo, mundial to jest okno wystawowe. Tak jak Liga Mistrzów, no w Lidze Mistrzów na razie jest sztos. Bardzo dobrze wygląda on i drużyna, także przełożyć to wszystko na reprezentację, na mundial i kto wie, co wydarzy się w lecie. Czyli tak się śmiejesz, że odejdzie po mistrzostwie, czyli chce się zapisać jak Boski Diego, tak, w historii Napoli złotymi zgłoskami. No dokładnie, no wygrał na razie powiedzmy niewiele, bo tylko Puchar Włocha, tak, to tylko drugie, trzecie miejsce i nic z tego, także fajnie, jakby mógł coś dołożyć do gabloty. A powiedz mi, a wy analizujecie swoje mecze jak bracia? Na przykład, nie wiem, oglądasz jego mecz i zwaniacie się i mówicie, co było dobre, co złe. Tak, i tak nawiązuje, czy Piotrek Zieliński ogląda Widzew Łódź, tak? No tak, no to działa w dwie strony. Jak, no mówię,
Ja jak mam czas, to zawsze na żywo oglądam. Jak nie gram o tej samej porze, to każdy mecz oglądam i zawsze gdzieś rozmawiamy, piszemy po meczu i w drugą stronę tak samo to działa. Mamy gdzieś też rodzinną grupę, także nie zawsze prywatnie, gdzieś na grupie też piszemy. Mama, tata, bo mówię, też na piłce się znają, także starszy brat i analizujemy swoje występy, także... Czyli w rodzinie Zielińskich analiza od razu na bieżąco po meczach następuje, tak? Dokładnie. Ja już schodząc gdzieś... Do szatni na pierwszej połowie to już Paweł ma wiadomości. No akurat w przerwie nie jestem aż takim maniakiem, żeby telefon sprawdzać, ale po meczu jak już siądę wykąpany, wezmę telefon do ręki, to zawsze gdzieś tam od Piotrka, od rodzinki wiadomość. Tam wiadomość Paweł od Piotrka, że tam po dwie asysty powinny być ze skrzydełka. Dokładnie tak. A ja w drugą stronę też go kąsam. Fajnie, fajnie. A najlepszy kumpel Pawła Zielińskiego w szatni Widzewa? Już to było, już to było. Karol Danielak, no gdzieś... Było. Największy jajcarz, jaki w szatni jest? Atmosferowicz tak zwany, Paweł. Nie, no ogólnie nie ma takiej jakiejś jednej osoby, no ale właśnie jest... Karol, Bartek Pawłowski, Patryk Stępiński, także no mówię, gdzieś Polacy dbają o to, żeby gdzieś scalamy tą szatnię i żeby wszyscy dobrze się w niej czuli. Słuchajcie, to ja tylko zapowiem jedną rzecz, że jeżeli są jacyś chętni tutaj z tych 50 osób, które jest w tym momencie na pokoju, to zapraszam do zabrania głosu, bo myślę, że pokój potrwa w okolicach, myślę, 10 minut, z racji tego, że jutro Paweł ma mecz, także nie będziemy przeciągać dzisiaj tak jak lubimy po 3-4 godziny, tym bardziej, że każdy chce chyba z nas jutro zdobyć 3 punkty, żeby Paweł był w dobrej formie, także ostatnie 10 minut myślę, że Paweł chyba damy radę, nie? Tak, oczywiście, damy radę, spokojnie. Także jeśli są chętni, to zapraszamy. Jeżeli nie, to ja zapytam Paweł, kim by był Paweł Zieliński, gdyby nie był piłkarzem? Kurczę, no kiedyś, no mówię, mam skończone studia z bezpieczeństwa wewnętrznego i chciałem pracować w biurze ochrony rządu. Nie wiem, czy bym doczłapał aż tak wysoko, no ale gdzieś właśnie w takich, no mówię... Chciałem być odpowiedzialny za bezpieczeństwo rządu, także nie wiem, czy dobrze, czy nie, ale gdzieś studia robiłem z myślą o tym. Okej, okay. Kto zostanie mistrzem świata w tym roku? Polska. A poza Polską? Francja. Francja, okej. Okay. Które miejsce zajmie Widzew na koniec sezonu? Trzecie. Odważnie, to tak jak ja stawiasz. No to jednak... Coś, znasz się na piłce. No, na pewno. To może tak jak zawsze, nie wiem czy pamiętacie, Sławek, robiliśmy z każdym z gościem takie szybkie pytania, szybkie odpowiedzi, więc widzę, że Maciek jeszcze chciał coś zapytać, także Maciek, wleć z pytaniem i zrobimy sobie takie szybkie pytanka na zakończenie. Wiesz co, Paweł, chciałem zapytać pewnie bardziej pytanie do Karola Danielaka, ale skoro mówisz, że trzymacie się mocno, jak to zrobić, żeby tak ustrzelić dwie córki tego samego dnia? No to jest bardzo dobre pytanie. No Karolowi się udało. Także, no mówię, nie wiem, ja na razie mam jedną. Podpytam go, jak to zrobił i może będzie następna. Dobra, jeszcze ja pytałem na Mixonie, natomiast tam bardziej w kontekście bramkarza Bieszczada, ale czy dostał burę w szatni Mato za niewykorzystanie tego ciasteczka, które mu posłałeś, bo to ta piła była naprawdę cudowna. Ja powiem szczerze, że zastanawiam się, czemu dopiero teraz tak z głębi pola próbujemy dorzucać, bo jak wiesz, to całkiem fajnie wygląda. No tak, nie wiem dlaczego teraz, po prostu, no mówię, gdzieś postanowiłem dorzucić z pierwszej piłki, no ale mówię, bardziej tą sytuację przeżywał Mato, bo no nie wiem, chodził dwa dni i mówił, że jak, o Boże, jakim cudem on to obronił, że jak ja tego nie strzeliłem, także no mówię, szkoda, bo mógł zdobyć premierową bramkę, ale no gdzieś nie teraz, to następnym razem. A widzisz zmianę u Christophera, on jest w tej chwili bardziej uśmiechnięty po tym, co zrobił w Gliwicach i po tym pozytywnym chyba strzale informacji, które tu informacje odbiorze u kibiców. On był już taki trochę odstawiony na bok. No
na pewno długo czekał na swoją szansę. No i mówię, na Gliwicach pokazał, że jest dobrym zawodnikiem, bo my widzimy to w treningu, że umiejętności ma, no ale gdzieś potrzebował czasu, czy nadal go potrzebuje, żeby no, wkomponować się w tak na 100% w ten zespół. No mówię, no akcja z Gliwicami, no top. Rzadko, naprawdę rzadko spotyka się takie akcje, żeby no w taki sposób pograć dwóch przeciwników, jednego nawet dwa razy i strzelić bramkę, także no wydaje mi się, że ta bramka gdzieś dała mu impuls do jeszcze większej pracy i dużo powodów do radości i uśmiechu mu gdzieś tam przysłożyła. No, widzę, że jest z nami Agnieszka. Agnieszka, dawaj. Tobiasz był pierwszy. Jedno pytanie, panowie? Tak, ale tylko jedno, bo zostało 7 minut. Okay. Chciałem jeszcze wrócić do tej sytuacji z Rakowem. Czego tam zabrakło? Bo jak dobrze pamiętam, to jeszcze w pierwszej połowie miałeś po stałym fragmencie chyba gdzieś ta piłka trafiła pod twoje nogi. No tak, tak. Nie wiem, taki sytuacyjny strzał. No mówię, nieczysto trafiłem piłkę i no mówię, zmarnowałem. No jedną z możliwe, że najlepszych sytuacji w tym meczu, bo było w miarę blisko, dobra sytuacja, a no strzeliłem, jak największy patałach. Dobra, to Tobiasz dajesz i po Tobiaszu będzie Aga. Tobiasz, Paweł czeka na twoje pytanie. Tobiasz chyba zasnął. Agnieszka, dobry wieczór, zapraszamy teraz ty. Witam, słyszycie mnie? Tak. A dobra, no to witam was serdecznie. Ja nie zadam pytania, bo ja wszystko widzę, co się dzieje na boisku. Tylko chciałam serdecznie pozdrowić Pawła. Pozdrawiam, dziękuję. Tak, chciałam powiedzieć, że moja córka Alicja jest twoją fanką. No jest z nami dwa rzędy niżej. Tak, ja wiem. Jedna z moich trzech córek jest fanką. Chciałam życzyć wszystkiego dobrego. Trzymamy kciuki. Jutro krzyczymy najmocniej, jak możemy, z sektora C7. Okay. Jest moc, jest pięknie. Dziękujemy za wszystko, co dla nas robicie. I chcemy, że tak powiem, żeby ten nasz sen o pięknym Widzewie trwał jak najdłużej. Wszystkiego dobrego. I ode mnie tylko tyle. Pytań nie mam. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie panią i córkę. Cześć. Słychać mnie? Dziękuję. Tak, to wiesz, słychać cię. Zapraszamy do pytania. Nie zasnąłem, tylko prowadzę, wiecie, i nie miałem włączonego mikrofonu. To dobrze, że nie zasnąłeś podczas prowadzenia w sumie, jest jakiś plus. Wiecie co, ja nie wiem, dopiero dołączyłem, nie wiem, czy jakieś takie pytanie było, jak ktoś to mnie prostujcie. Paweł, powiedz nam, czy masz jakąś ulubioną przyśpiewkę Trybun, czy masz jakąś przyśpiewkę, która wychodzisz, masz ciarki, ty słyszysz? No ogólnie na samym początku, jak leci na wyjście muzyka, no to już wtedy człowiek ma ciary. Panie Celeni. Tak, dokładnie. A ogólnie, no wszystkie przyśpiewki są spoko. Nie mamy, no tu się wychowałem, no największy sztos jest po wygranych meczach, gdzie się krzyczymy z kibicami, także, no mówię. Zwłaszcza ostatnio, co wy robicie, nie? No dokładnie, no. Pierwszy raz słyszę to w takim innym właśnie znaczeniu. Zazwyczaj to było śpiewane, gdy drużynie nie idzie, no a teraz właśnie w drugą stronę to poszło. Okej, okay, a jak możesz, nie było pytania, powiedz mi, czy pamiętasz swój pierwszy mecz tutaj u nas w sercu Łodzi? I czy przypadkiem nie jest tak, że jak się wychodzi na taką atmosferę i to jest tak jakby twój stadion, grasz dla swoich kibiców, to nie plącze wam nóg? A jeżeli tak u ciebie tak nie było, to czy miałeś taki przypadek, albo widziałeś, że ktoś na treningu sztos, kozak, robi wszystko, wychodzi na stadion, jest ryk i nagle nie gra to, co grało wcześniej. To nie, jeżeli o mnie chodzi, to mówię, gdzieś mi to nóg nie plącze, ale dużo jest takich zawodników, którzy w treningu pokazują nieziemskie umiejętności, a później przychodzi mecz ligowy, przychodzi trochę presji, kibice i nie potrafią tego pokazać. No nie będę mówił tutaj gdzieś personalnie, no ale tak jest. No mówię, swój pierwszy mecz bardzo dobrze pamiętam. Graliśmy z Sadecją Nowy Sącz w tamtym sezonie na inaugurację. Wygraliśmy 3-0. Akurat miałem okazję asystować przy pierwszej bramce Michała Grudniewskiego, także bardzo fajny, udany występ, no przed fenomenalną publicznością. No mówię, dla mnie to był pierwszy mecz i
gdzieś w pierwszej lidze jako przeciwnik Widzewa przyjeżdżałem tutaj z Miedzią, także mówię, fajnie było grać właśnie dla Widzewa przed własną publicznością jako pierwszy mecz. Okej, super. Ja w sumie więcej pytań nie mam. Jutro niestety mnie nie ma, ale oczywiście będę oglądał, więc powodzenia życzę. I tak ci powiem, i że mi się tak marzy, jak pamiętam, jak oglądałem Leicester, kiedy jako Beniaminek wygrywali mistrzostwo Anglii, tak trochę odleciałem, trochę mi się marzy, to pociśnijcie tak, żeby nasze marzenia się spełniły, nie? Robimy wszystko, żeby się spełniły. Pozdrawiam. Dzięki, cześć. No, ale tutaj Paweł celuje w trzecie miejsce, także jest szansa, że w przyszłym roku pojeździmy trochę poza granicy. Tak, może o te dwa miejsca się mylę i będziemy mistrzem, nie? No, to wtedy jedziemy do Apolu, o Ligę Mistrzów będziemy grać. Dokładnie. No i wtedy ta druga przyśpiewka by się sprawdziła, oprócz co wy robicie, Liga Mistrzów dla Widzewa. Dokładnie. No, ale myślę, że jedni odbiorą to w taki sposób, że odlatujemy, ale no gdzieś jakieś wysokie cele trzeba sobie stawiać jako piłkarz, kibic i tym bardziej takiego klubu jak Widzew, prawda? No nie można gdzieś tam mimo wszystko celować, kiedy idzie przede wszystkim dobrze. Trzeba mierzyć wysoko, bo wtedy nabiera się chyba pewności siebie i cały zespół nabiera pewności siebie, co widać na boisku. Jednak w ciągu 5 spotkań wygrać 4 w lidze tak nieprzewidywalne jak polska ekstraklasa, no to nie jest przypadkiem i to ja zadam takie pytanie, to jakim wynikiem skończy się jutrzejsze spotkanie według Pawła Zielińskiego? 2-0 dla Widzewa. I kolejne czyste konto. Dokładnie. No to super, oby się sprawdziło. Najlepiej jakaś asysta twoja albo nawet bramka. Kto wie, życzymy ci tego z tego serca. Chciałbym też się przypomnieć kibicom Legnicy, ale no zobaczymy. No dobra, słuchajcie, jest 21:14, tak jak mówiłem, 5 minut po 9, że pociągniemy to jeszcze 10 minut. Myślę, że to jest odpowiedni czas, żeby powoli kończyć. Jeżeli ktoś chciałby zadać jeszcze ostatnie 3 pytania, umówmy się na ostatnie 3 pytania, to zapraszam. Jeżeli nie, to czekamy ostatnią minutkę i będziemy kończyć Widzew Red Room numer 25. Z gościem specjalnym, któremu życzymy oczywiście jutro i asysty, i bramki, a jeśli do tego dojdą 3 punkty, to jak najbardziej. Widzę, że Maciek tutaj nie odpuszcza i jeszcze raz poprosił o głos, także jeszcze jest Marek, proszę, także ostatnie 2 pytania, po jednym pytaniu panowie i może jeszcze Agnieszka coś tutaj wymyśli na takiego rozchodniaczka dobrego od kobiety dla Pawła. Pójdzie pytanie i może coś się uda tutaj skonstruować, także Marek, Maciek, Agnieszka i kończymy. To ja mam pytanie o język. W jakim języku porozumiewacie się w szatni? Czy nie ma problemów z komunikacją z zawodnikami oczywiście z zagranicy? Dzięki. I wygranej jutro życzę. No, dziękuję. No, porozumiewamy się po polsku i gdzieś po angielsku. No, większość zawodników rozmawia po angielsku. No ale obcokrajowcy też uczą się polskiego. Gdzieś trener daje im raz na jakiś czas jakieś, wiadomo, nowe słówka. Oni mają później z tego egzaminy, są rozliczani, także mówię, idzie w to w fajnym kierunku. No mówię, no głównie polski i dodatkowo angielski. W tych językach się porozumiewamy. Maciek? Okej. Chciałem jeszcze o Julia naszych zapytać. Jak on wygląda na treningach, bo słyszeliśmy, że przychodził jakby z łatką gościa, który może tą ligę zjeść i wiem, że latem to wyglądało naprawdę fajnie. Jak to wygląda teraz, jak daleko do składu, jak bardzo Marek musi drżeć o miejsce? No na pewno Julian jest bardzo dobrym zawodnikiem, no ale ostatnio miał problemy zdrowotne, także długo nie trenował. No mówię, teraz drugi mecz rzędu był na ławce rezerwowych, także wydaje mi się, że kwestią czasu są kolejne minuty na boisku, no ale no mówię, no wygryźć gdzieś Marka i Kunia to też nie jest prosta sprawa. Musi wrócić gdzieś tam do pełnej dyspozycji, być no, na 100%. I myślę, że no, rywalizacja jest bardzo ciekawa, także no mówię, na pewno jeżeli dostanie szansę, poziomu nie zaniży, bo tak jak mówiłem, jest bardzo dobrym zawodnikiem. I może jeszcze troszeczkę czasu na aklimatyzację potrzebuję, bo pierwszy raz wyjechał gdzieś poza granicę Albanii, także no mówię, myślę, że
Po zimie zobaczymy gdzieś takiego prawdziwego, dobrego Juliana Szechu. No dobra, Maciek zadał pytanie, Marek zadał pytanie, Agnieszka, czy udało się coś wymyślić, czy jednak nie damy rady i kończymy. Chyba, że tobie chcesz zadać pytanie prosto z samochodu. Halo, słychać mnie? Słychać. Okej, okay, czyli, czyli nie ma chętnych. No to Sławek zada ostatnie pytanie. Sławek coś takiego mocnego uderzy i kończymy. Ja no delikatnie raczej tutaj Paweł, teraz rodzina mu się powiększyła. To powiedz Paweł na koniec tak rodzinnie, jak rodzina Zielińskich w Łodzi lubi spędzać czas? Jesteście domatorami, czy może macie jakieś ulubione miejsca w naszym mieście? Nie, no jeżeli o nas chodzi, to jesteśmy bardziej domatorami, no ale gdzieś wiadomo, z córką Alicją wychodzimy codziennie na spacer, żeby tego świeżego powietrza troszeczkę miała, ale no mówię, mieszkamy gdzieś tutaj na Widzewie, także chodzimy bardziej w koło komina i tutaj na Widzewie spędzamy większość czasu. No więc, czyli rodzinnie, blisko stadionu, niedaleko na treningi, blisko po 3 punkty jutrzejszego dnia. Także dokładnie. Słuchajcie, naszym i waszym gościem był Paweł Zieliński, boczny obrońca Widzewa Łódź.